drodze do kościółka Cminda Sameba zatrzymujemy się w fortecy Ananuri. Twierdzę zbudowali książęta rodu Aragwi na przełomie XVI i XVII wieku. Centralną część fortecy zajmuje kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na frontowej ścianie wykuto krzyż i drzewa życia. Odrestaurowane fragmenty starych fresków. Tuż poniżej murów fortecy rozciąga się jezioro Rzynwalskie, sztuczny zbiornik utworzony w wyniku przegrodzenia tamą rzeki Aragwi. Twierdza ma też swoją mroczną historię. W 1739 roku Eristavi Szanse z Kasani podpalił Ananuri i wymordował rodzinę Eristavi z Aragwi. 4 lata później chłopi z Aragwi zbuntowali się, wymordowali swoich nowych panów i poprosili króla Teimuraza II z Kartli o panowanie nad nimi. Po kolejnych 3 latach przeciw władcy wybuchło powstanie chłopskie. Zostało ono jednak krwawo stłumione. Na terenie twierdzy jest jeszcze jedna cerkiew, nie została jednak odrestaurowana.